Nazywam się Monika Kosiorowska, jestem słuchaczką kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzenie rachunkowości w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie. Posiadam kształcenie technik handlowiec, aktualnie nie pracuję od 4 lat. A wybrałam dlatego ten kierunek, ponieważ chciałam się przekwalifikować. Nazywam się Daria Kraktowicz, jestem słuchaczką kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzenia rachunkowości w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie. Moje dotychczasowe wykształcenie to średnie. Jestem po liceum profilowanym, kierowaniu biuro. Zajmuję się obecnie wychowywaniem córki, prowadzeniem domu. I dlaczego tu jestem? Chcę powiedzieć swoje kwalifikacje. Nazywam się Beata Makowska, jestem słuchaczką kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzenia rachunkowości w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie. Mam wykształcenie średnie ogólne. Obecnie pracuję w Agencji Pracy na stanowisku pracownika do spraw kadr. Przyszłam tu, ponieważ straciłam pracę i chodząc na rozmowy kwalifikacyjne doszłam do wniosku, że na wielu stanowiskach są potrzebne podstawy rachunkowości. Każdy chce pracownika, który by potrafił prowadzić biuro, a jednocześnie podstawowe sprawy księgowe również załatwiać. Nauczyłam się tutaj prowadzenia rachunkowości, wystawiania faktur, księgowania, ale oprócz tego na innych przedmiotach zawodowych, nie bardziej ogólnych, podstaw prawa, podatków, wszystkie rzeczy, które potrzebne są nie tylko w pracy zawodowej, ale także w życiu prywatnym. Mam zamiar kontynuować naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego, zdobyć dodatkowe kwalifikacje, żeby móc otrzymać technika rachunkowości. Po techniku rachunkowości, jeżeli mi się to uda, to mam zamiar zrobić jeszcze kurs BHP, bo taki pracownik, który ma technika rachunkowości, dodatkowo jeszcze umiejętności BHP, jest bardzo przydatny w życiu. Takim to każdy pracodawca będzie trzymał, bo ma dwie umiejętności w jednym. Szkołę poleciłabym każdemu. Jest to szkoła praktyczna, dużo rzeczy można się nauczyć, takich akurat, które są do określonego zawodu. Dla osób nawet ciężarnych szkoła jest w weekendy, więc nie koliduje z tygodniami, którymi można spędzić z rodziną, z pracą. No i praktycznie tak każdy może tu przyjść, nie będzie się czegoś nauczył, tak? Każdy kurs ma swoje wady, no i zalety, tak? Więcej jest zalet niż wad. No bo jakie wady można z takiego kursu? Tylko, że się wyzyska dużo wiedzy. No i zdecydowanie jest to szkoła dla osób w każdym wieku. Tak. Nie. O, i to co w moim przypadku nie jestem osobą bardzo młodą, ale nie odczuwa się różnicy wiekowej. Grupy są naprawdę bardzo fajne i w jednej grupie są osoby bardzo młode i osoby po 50 i znajdują tutaj, mówię, wiedzę i umiejętności, które im się przydadzą. Zdecydowanie każdemu poleciłabym zdobywanie w takiej formie zawodu, ponieważ jest ona, uczy konkretnych rzeczy, nie ma zbędnych rzeczy, same przedmioty zawodowe. Każdy, kto chce, znajdzie w tej szkole wsparcie u nauczycieli, nie zostaje sam sobie. Jest to naprawdę bardzo fajna forma kształcenia.